Cześć, tu Gosia. Zapraszam Cię do wysłuchania 33. odcinka podcastu o Centrum Kobiecości. W podcaście Anatomia Jogi znajdziesz informacje na temat jogi i medytacji, zrównoważonego stylu życia, samoakceptacji oraz pracy z ciałem i umysłem. Poszukuję dla Ciebie ciekawych tematów, aby co 2 tygodnie zainspirować Cię do dalszego rozwoju na ścieżce jogi. Zapraszam Cię do wysłuchania mojej rozmowy z Anią Dalszewską, która jest fizjoterapeutką uroginekologiczną, a także osteopatką. Anię możecie znaleźć na Instagramie jako osteopomaga. I Ania dzieliła się swoją wiedzą na temat mięśni dna miednicy. Nie tylko w kontekście zdrowia kobiecego, ale także tego, co dzieje się na macie. Rozmowa jest przepełniona ciekawostkami, wskazówkami, także mam nadzieję, że będzie dla Was ogromną inspiracją. Cześć Aniu, witam Cię serdecznie w moim podcaście. Bardzo się cieszę, że udało nam się złapać, bo wiem, że nie jest to zbyt łatwe. Witam Cię Gosiu i witam wszystkich słuchaczy. Też się bardzo cieszę, że będziemy mogły porozmawiać na tak ważny dla nas wszystkich temat, jakim jest fizjoterapia uroginekologiczna, no i generalnie oczywiście dno miednicy. Także mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa. Jestem wręcz przekonana o tym, tym bardziej, że mam dla Ciebie zestaw tak ciekawych pytań i pod względem tego, jak wszystkie z nas, kobiety, powinnyśmy dbać o dno miednicy, ale także pod kątem praktyki jogi i dna miednicy. Także mam nadzieję, że zainteresuje Was ten temat. Zacznę może od tego, że kiedy pierwszy raz trafiłam do fizjoterapeutki uroginekologicznej, to odkryłam zupełnie nowe pokłady świadomości o sobie, o swoim właśnie dnie miednicy. Nikt mi wcześniej o tym nie mówił, jak moje dno miednicy pracuje, a jednocześnie byłam taka przekonana, że doskonale wiem, co robi, bo przecież w praktyce jogi stosujemy mula bandę. I się okazało, jak wielkim byłam błędzie, więc dzisiaj na pewno chciałabym poruszyć ten temat, ale może zacznijmy od samego faktu, że fizjoterapeutka uroginekologiczna to taka przyjaciółka, terapeutka każdej kobiety i każdego mężczyzny de facto. Choć może nie jest to tak oczywiste i zachęcam, wiem, że to jest dopiero początek podcastu, ale ja zachęcam każdą z kobiet, żeby udała się na wizytę u fizjoterapeutki uroginekologicznej, ale może powiedz, czym ty się w ogóle zajmujesz? Czym jest fizjoterapia uroginekologiczna? No jak to już podkreśliłaś, zdecydowanie jesteśmy jako terapeutki takimi przyjaciółkami kobiet, ze względu na to, że pozwalamy im odkryć właśnie to, o czym myślą, że wiedzą, jak funkcjonuje, jakby każdy z nas wie, że mamy dno miednicy, każdy gdzieś słyszy te mięśnie Kegla i tak dalej, ale jakby złożoność naszej pracy jest bardzo szeroka. My pracujemy w sumie z bardzo szerokim spektrum objawów u pacjentek, począwszy od bolesnego współżycia, bolesnych miesiączek. Tu przy bolesnych miesiączkach dość ciekawa też jest praca z endometriozą, która jest coraz głośniej, o której jest coraz głośniej. Mhm. Obecnie, bo co 10. kobieta w Polsce ma endometriozę. Oczywiście wszystkie zespoły bólowe w obrębie miednicy, bóle sromu, bóle pochwy, to też są bardzo złożone tematy, o których lekarze w sumie nie mają recepty na nie, a jednak są u nas jakby świetnym polem do pracy w gabinecie. No i oczywiście wszystkie tematy ciążowe, okołoporodowe, przygotowanie do porodu. Także to jest bardzo, bardzo szeroki zakres działań, jeżeli chodzi o fizjoterapię uroginekologiczną. A czy uważasz, że kobiety, które nie skarżą się na te wszystkie objawy, mogłyby się udać do fizjoterapeutki uroginekologicznej? Tak dla swojej świadomości. Jak najbardziej. Chociażby z tego faktu, żeby poznać właściwie, jak funkcjonuje to dno miednicy w ramach profilaktyki, o której jakby niewiele wiemy, a jest ona świetna. Jakby najwięcej problemów gdzieś zdarza się w momencie, kiedy przychodzimy te największe, że tak powiem, burze hormonalne. Czyli to ten problem z dnem miednicy może się przez całe życie nie objawiać, wszystko jest niby w porządku, a gdzieś wchodzimy w okres okołomenopauzalny i zaczynają się problemy, nietrzymanie moczu, gorsze czucie samego krocza, czy właśnie zaburzenia orgazmów.
Więc to jest świetny krok, jeżeli chodzi o profilaktykę, no i świetny krok, jeżeli chodzi o poznanie samej siebie, bo uwierz mi, ale w gabinecie, kiedy robimy badanie, kiedy mówimy pacjentkom, słuchaj, to nie tak się napina, spróbuj się gdzieś indziej skoncentrować, trochę delikatniej zrobić ten ruch i nagle się okazuje, jejku, aha, to w sumie jest tylko tak. To nie jest tylko tak. Tu chodzi o prawidłową aktywację, a nie ścisk, zaciśnięcie, podciąganie czy cokolwiek w tym stylu. Więc jakby tutaj jest bardzo fajnie poznać, jak właściwie to nasze krocze powinno funkcjonować. Słuchaj, to teraz przyszło mi coś do głowy totalnego. Zrób taki mały słowniczek podstawowy tego, czym jest dno miednicy, a czym są na przykład mięśnie Kegla, jako nazewnictwo, które... Dobra, nie będę tutaj ten... Może najpierw to spróbujmy wyjaśnić. Tak, jakby tutaj... Jaka jest różnica, czy jest różnica? Tutaj bardzo, jako fizjoterapeutki urogynekologiczne, bardzo walczymy z tym, żeby odchodzić od nazewnictwa mięśni Kegla, gdyż no, pan Kegel wymyślił, jakby od niego się w sumie troszeczkę to zaczęło, ale my się nie skupiamy na samych mięśniach Kegla, my się skupiamy na całym dnie miednicy, na całym funkcjonowaniu mięśni krocza i na aktywacji mięśni dna miednicy. Nie poszczególnej grupy, tylko na aktywacji całego kompleksu, bo jakby dobrze. Dno miednicy to nie jest tylko dno miednicy, to jest złożoność wszystkich innych mięśni, procesów, oddechu. Jakby to jest bardzo, wbrew pozorom, skomplikowany i taki bardzo ciekawy proces. Okej, to teraz od ogółu do szczegółu. Mhm. Najczęściej dno miednicy nam się kojarzy z rejonem krocza, po prostu. A gdybyś miała opisać, nawet jeżeli nie mamy super znajomości anatomii, gdzie mniej więcej możemy zlokalizować dno miednicy od ogółu, a potem opowiedz troszkę, bo wiem, że masz bardzo dużą wiedzę na ten temat i myślę, że może to być niesamowicie fascynujące dla naszych słuchaczy. Jak to dno miednicy rozchodzi się w linii góra-dół? Tak, zacznijmy od tego, że nie mamy tylko dna miednicy, ale dobra, zacznijmy może od dna. Mięśnie krocze jakby najłatwiej sobie zlokalizować jakby pomiędzy spojeniem łonowym a kością krzyżową, czyli położymy rękę na wzgórku łonowym, położymy rękę nad szparą pośladkową i mniej więcej tam rozpościerają się nasze mięśnie dna miednicy, które zamykają nasze krocze od dołu. One mają wiele funkcji, funkcję podporową, funkcję seksualną, funkcję zwieraczy, funkcję oddechową, funkcję regulowania przede wszystkim ciśnienia w jamie brzucha. Ale jakby to nie tylko te mięśnie mają działać. Tutaj musi działać cała reszta i wszystkie pozostałe przepony, bo oprócz przepony dna miednicy, czyli tej przepony, gdzie nasze mięśnie dna miednicy są, tam mamy przeponę moczowo-płciową. Idąc dalej, musimy dobrze umieć aktywować przeponę oddechową. Przepona oddechowa, gdzie ją zlokalizować? Najłatwiej jest to sobie wyobrazić, położyć ręce na dolnej linii żeber, czyli tam, gdzie nasze łuki żebrowe jakby się kończą i zaczyna się ściana brzucha, to tam jest zlokalizowana nasza przepona oddechowa. I głównie w kontekście fizjoterapii czy terapii uroginekologicznej, to te przepony wzajemnie na siebie wpływają i gwarantują nam to, że będą prawidłowo funkcjonować. Ale z osteopatycznego punktu widzenia, jakby tutaj się temat nie kończy. Zdecydowanie powinniśmy jeszcze iść dalej. Mamy przepony górnego otworu klatki piersiowej, mamy przepony chociażby siodła tureckiego, czyli tam, gdzie jest przysadka i podwzgórze, czyli takie centrum dowodzenia naszą gospodarką hormonalną, naszą gospodarką wydzielniczą czy autonomicznym układem nerwowym. Tam też jakby oddech również te układy reguluje, więc nie możemy się zamykać tylko w obrębie krocza, ale powinniśmy wykraczać z tą terapią zdecydowanie dalej, żeby normować pacjentki. Więc sami widzicie, że to jest bardzo złożony proces. To nie jest tylko kwestia tego zaciśnięcia, podciągnięcia i praca jest wykonana. I to dodatkowo w jednym konkretnym miejscu. Tu mięśnie
kegla tak. i robimy. A powiedz mi, powiedziałaś o ruchu do góry, czyli jak bezpośrednio praca dna miednicy współpracuje z poszczególnymi przeponami ku górze. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o aktywność dna miednicy i przełożenie na stopy, a czy być może nawet od stóp do dna miednicy? Jak powinniśmy o tym myśleć? Przede wszystkim chodzi tutaj o dobre uziemienie, o dobrą postawę, o dobre ułożenie samej miednicy. Jakby stopy będą warunkować to, w jakim ułożeniu będzie nasza miednica. Czy ona nie będzie w nadmiernym przodopochyleniu, ani w nadmiernym tyłopochyleniu. Mm-hmm. Jakby ten najważniejszy w kontekście stóp jest ten trzypunktowy punkt podparcia. Także to dobre uziemienie, które gdzieś będzie nam gwarantować to, że będziemy w stanie ustawić naszą miednicę w pozycji neutralnej. Więc na to musimy zwrócić bardzo dużą uwagę, żeby stopy były dobrze ustawione na ziemi. Wtedy będziemy wiedzieć, że jakby będzie nam łatwo uzyskać ten stan neutralności miednicy. I neutralności, a co za tym idzie, tego prawidłowego jakby napięcia w obrębie całego ciała. W obrębie dna miednicy. Również. Mówisz o tym uziemieniu i w kontekście jogi to rzeczywiście też się bardzo często pojawia. Pozycje stojące, od których zaczynamy, które no, przecież ich zadaniem jest ustawienie naszego ciała właśnie od stóp. Uczymy się tego, jak zakorzenić stopy, uczymy się prawidłowego docisku stóp do ziemi, ale także pracy z łukiem stopy, żeby aktywować też dno miednicy, więc wszystko to, jak widzicie, jest wspaniale ze sobą połączone. Ja tu, wiesz, teraz widzę, mogłabym tutaj długi wywód odnośnie, tak jakby uzupełniając wiedzę, którą przekazałaś w kwestii fizjourogi-ginekologicznej w przełożeniu na jogę, ale myślę, że zamiast takiego suchego wywodu może być bardziej przydatna tutaj moja historia i uwaga, może być ciekawie i zabawnie i chciałam, żebyś się do tego odniosła. A czerwiec, nie pamiętam którego roku, ale pamiętam, że byłam strasznie zmęczona. Byłam strasznie zmęczona, zajechana w trupa. Po prostu przesadziłam z ilością obowiązków, jednocześnie na prowadzenie szkoły jogi z warsztatami w Polsce praktycznie co weekend i pamiętam, ostatni z moich warsztatów w Gdańsku. Pojechałam pociągiem. Spięłam się, bardzo zależało mi na tym warsztacie. Pierwszy raz byłam w Gdańsku, zrobiłam warsztat. Następnego dnia rano wstaję, a ja czuję, że nie mogę się ruszać. Tak bardzo bolą mnie plecy. Myślę, okej, jak ja wniosę tą torbę do pociągu, jak wsiądę do tego pociągu? Okazało się, że to nie było jeszcze takie straszne, gorsze było już wysiąść. Jak już wysiadłam ledwo z tego pociągu, pamiętam, że nie mogłam się dostać do mojego osteopaty tak szybciutko, więc błagalnie po prostu poprosiłam moją znajomą, która jest osteopatką, ale także jest fizjoterapeutką uroginekologiczną, żeby mnie przyjęła. Do teraz się zastanawiam, jakim cudem znalazła mi termin, biorąc pod uwagę, że teraz czeka się do niej pół roku, ale jestem jej ogromnie wdzięczna, że trafiłam do niej. I co się okazało ku memu zdziwieniu? Że to ekstremalnie napięte dno miednicy spowodowało ból kręgosłupa i nie zrobiłam sobie niczego podczas praktyki warsztatów, tylko psychosomatycznie się tak mocno spięłam i kiedy wykonałam ostatni warsztat, to po prostu mój organizm powiedział, a teraz dosyć. I tutaj zahaczam o taki aspekt psychosomatyczny, który chciałam bardzo, żebyśmy rozwinęły jeszcze w dalszej części naszego podcastu, ale to, na co chcę zwrócić uwagę, to dla mnie tamta wizyta u Oli Chomińskiej, fizjoterapeutki uroginekologicznej, otworzyła mi oczy na fakt, że to, co mi się wydawało, że robię przez całe moje jogowe życie dobrze, czyli pracuję z mulabandą, pracuję z moim dnem miednicy, okazało się, że byłam w bardzo dużym błędzie, że aktywność mięśni dna miednicy nie oznacza zacisku i trzymania, tylko swobodnego przepływu. I tutaj bardzo bym chciała, abyś opowiedziała o tym, jakie są twoje doświadczenia z pacjentkami, nie tylko joginkami, ale kobietami, które w ogóle są aktywne fizycznie i czym dla nich jest, a czym tak naprawdę jest praca z mięśniami dna miednicy. Tak, jakby zdecydowanie w moim gabinecie jednym z podstawowych pytań, jakie zadaję pacjentce, jest to, jak sobie radzisz z emocjami i ile masz stresu na co dzień. Jeżeli ten stres jest dla mnie, jeżeli pacjentka mi mówi, że ten stres jest w granicach 8-9,
no to jakby umówmy się tutaj, nie może być dobrego balansu na całym ciele, a w szczególności jeżeli chodzi o te zespoły bólowe. Jakby każdy z nas ma jakieś miejsce w ciele, gdzie sobie ten stres kumuluje, gdzie się kumulują emocje, gdzie kumuluje się to wszystko, z czym walczymy na co dzień. I na przykład u pacjentek z typowymi zespołami bólowymi w obrębie miednicy ja obserwuję gabinetowo dość duży problem zbyt wzmożonego napięcia, jeżeli chodzi o samokrocze. To właśnie się ukazuje w momencie, kiedy robimy badanie przez pochwę i ja od razu czuję od samego początku, że te mięśnie są zaciśnięte, że pośladki są jak skały, napięte cały czas, co oczywiście na co dzień tworzy duży dysbalans, jeżeli chodzi o napięcie całego odcinka lędziowego kręgosłupa, spięcie miednicy i wyłączenie przeważnie mięśni brzucha z ich funkcji podporowej i funkcji jakby regulującej tą prawidłową postawę ciała. Jakby spinamy się z tyłu, bo musimy być zwarte, musimy być gotowe do akcji, musimy być gotowe do tego stresu, z którym na co dzień walczymy. I nie ma balansu, nie ma puszczenia tego. Ja wiem, że łatwo jest powiedzieć, zredukuj trochę stres. No ale jakby umówmy się, nie zawsze jest to takie możliwe i takie proste. Więc tutaj jest kwestia tego, żeby nauczyć się te mięśnie też rozluźniać. Tu nie chodzi tylko o to, że my mamy cały czas wszystko mieć wyćwiczone, napięte i silne. To ma być elastyczne, to ma z nami funkcjonować. Te mięśnie mają się potrafić tak samo dobrze napiąć, jak i rozluźnić. I w momencie, kiedy nie potrafimy w ogóle wejść w tą fazę rozluźnienia, tylko na co dzień jesteśmy napięte, to nawet nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to faktycznie jest spięcie, czy to jest nasza codzienność. Więc dlatego tutaj jest bardzo ważny ten element również nauki rozluźniania dna miednicy, a za tym idąc rozluźniania też całego organizmu. I tutaj bym chciała zwrócić uwagę na niesamowicie istotny fakt. Moje kochane joginki, jestem przekonana, że słyszałyście nieraz, że mamy napinać mulabandę i trzymać ją podczas praktyki cały czas. O co chodzi z tą mulabandą? Mulabanda to nic innego jak energetyczny aspekt pracy z mięśniami dna miednicy. I tak jak Ania wspomniała, zależy nam na aktywnej fazie skurczu i rozkurczu. I to nie jest tak, że mamy trzymać bandy all the time. Nie trzymamy ich cały czas, ponieważ wchodzimy wtedy w chroniczne napięcie, zbyt duży skurcz toniczny i po prostu nie jesteśmy w stanie. Te mięśnie, które się napinają wolno, też się rozluźniają wolno, więc jeżeli wy będziecie cały czas napinać, to będzie zaburzona faza rozluźnienia i skończycie, oczywiście nie życzę wam tego, ale skończycie z tym, z czym ja wylądowałam właśnie, z bólem kręgosłupa, z zaburzeniem aktywności mięśnia poprzecznego brzucha, czyli w ogóle nie było aktywności brzucha, o czym właśnie powiedziała Ania. Zobaczcie, to wszystko się potwierdza i tutaj bardzo chciałabym zaapelować, myślę, że razem z Anią, żebyście zwróciły uwagę na to, że nie tylko napięcie jest istotne. Aniu, powiedz proszę, jakie są najczęstsze objawy chronicznego napięcia w rejonie dna miednicy u osób aktywnych, ale też u osób, no myślę, że tutaj chciałabym nawiązać jednak do tej aktywności mulabandy, która nam się kojarzy z ciągłym napięciem. Przede wszystkim jest to ból dość często i to ból przeważnie zlokalizowany właśnie gdzieś wyżej, a to ból odcinka lędziowego kręgosłupa, gdzieś taka pozorna rwa kulszowa, zdarzają się również bóle w obrębie samego krocza, ale przeważnie jest to bolesne współżycie albo problem w ogóle podczas współżycia, problem z osiągnięciem orgazmu jest też bardzo częstym jakby wynikiem tego wzmożonego napięcia krocza, ponieważ wtedy jakby transport krwi do łechtaczki jest zaburzony i nie jesteśmy w stanie osiągnąć, czy w obrębie pochwy, w zależności od tego, jaki mamy orgazm, nie jesteśmy w stanie osiągnąć tej satysfakcji seksualnej. I tutaj już gdzieś nam się powinna zapalić lampka, że albo musimy się mocno, że tak powiem, spinać w czasie współżycia, żeby w ogóle ta satysfakcja była, albo nie ma jej w ogóle. Dość częstym problemem jest też po prostu wysiłkowe nietrzymanie moczu, bo w momencie, kiedy mamy mięśnie, które się powinny napinać i rozluźniać i mamy je w fazie cały czas całkowitego napięcia, to one nie będą w stanie wygenerować większego skurczu, żeby powstrzymać na przykład ten wyciek moczu. No i właśnie też pacjentki dość często się zgłaszają z problemem wysiłkowego nietrzymania moczu, mówiąc, że a na pewno ja mam za luźne mięśnie, bo wszyscy tak mówią, a tu się okazuje w badaniu, że jakby są dwie opcje na wysiłkowe nietrzymanie moczu. Albo faktycznie ten aparat mięśniowy jest za słaby,
albo może być odwrotna sytuacja, że mamy po prostu jeden wielkie napięcie i brak tej regulacji, tego rozluźnienia mięśniowego. To jest właśnie to, co ty powiedziałaś, Gosiu, że mięśnie mają swoją fazę aktywacji, powinny mieć fazę rozluźnienia i jeżeli będziemy cały czas je napinać, one zatracą tą możliwość rozluźniania się. Więc dlatego tu właśnie ten najważniejszy jest ten balans podczas tak, pracy. Żeby zwracać uwagę na to, żeby jednak znaleźć też ten element rozluźnienia. Podcast Anatomia Jogi powstaje dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To właśnie dzięki nim jestem w stanie nagrywać co 2 tygodnie podcasty i oddawać je w wasze ręce, a właściwie w wasze uszy. Jeżeli masz ochotę dołączyć do grona moich patronów, wejdź na patronite.pl/anatomia-jogi. Oprócz tej świadomości, że wzbogacasz wiedzę na temat jogi w Polsce, mogę zaprosić Cię też do grupy na Facebooku, w której organizuję cykliczne spotkania na żywo, w której możesz poznać osoby, które w podobny sposób patrzą na świat i szukają podobnych inspiracji do tych, których Ty sam poszukujesz. Pamiętaj, że zawsze możesz mnie wesprzeć nawet najmniejszą kwotą i będę Ci za to ogromnie wdzięczna, bo jest to rodzaj wymiany energetycznej w podziękowaniu za odsłuchiwanie tych podcastów. Słuchaj, tutaj chciałabym też poruszyć temat, który wydaje mi się jest niesamowicie istotny, a może nie jest taki oczywisty, ponieważ kiedy trafiłam do Oli i sprawdziłyśmy na USG dokładnie, jak wykonuje Mula Bandę, bo poprosiła mnie o to, żebym pokazała, jak wykonuje uniesienie mięśni dna miednicy na wydechu, to taka ważna wskazówka. No i okazało się, że na wydechu moje dno miednicy zamiast do góry idzie na dół. I powiedz mi, co to dokładnie się dzieje, bo ja byłam pewna, że ja pracuję z Mula Bandą prawidłowo i unoszę wszystko do góry. Mhm. Skąd jest takie zaburzenie i dlaczego nam się wydaje, że robimy to dobrze, a wygląda to inaczej w praktyce? To może tak w skrócie powiedzmy w ogóle, jak ten mechanizm przepona, oddechowa przepona dna miednicy działa. Wyobraźcie sobie to w ten sposób. Przeponę oddechową, tak jak mówiłam, mamy na dolnej linii żeber. Przepona moczowo-płciowa jest w naszym kroczu. Podczas wdechu przepona jest głównym mięśniem, przepona oddechowa jest głównym mięśniem wdechowym. Podczas wdechu przepona napina się w dół, w stronę naszego brzucha i mięśnie dna miednicy, czyli tam, gdzie zawiera się nasza przepona moczowo-płciowa, lekko schodzą w dół, żeby ustąpić miejsca płucom klatce piersiowej, która zwiększa swoją objętość. Dzięki temu wszystkie narządy schodzą lekko w dół, żeby no po prostu nie zostały ściśnięte i tak reguluje się ciśnienie w naszych jamach ciała. Na wydechu sytuacja jest odwrotna. Przepona oddechowa się rozluźnia, podchodzi do góry, a przepona moczowo-płciowa, czyli nasze krocze, lekko się aktywuje i podciąga wszystkie narządy w górę. I ten nieprzerwany tryb, nieprzerwana współpraca między tymi przeponami gwarantuje nam właśnie to, że te ciśnienia i zarówno w klatce piersiowej, jak i w jamie brzucha, jak i w dnie miednicy będą dobrze wyregulowane i żadna grupa mięśniowa nie wejdzie w zbyt słabe albo zbyt mocne napięcie. Czyli podczas wdechu dno miednicy się obniża, podczas wydechu aktywuje i podciąga do góry. I dość często właśnie podczas próby napięcia, kiedy mówię pacjentce, no dobrze, weź sobie spokojny wdech, na wydechu napnij dno miednicy tak, jak uważasz, że to jest napięcie dna miednicy, to pacjentki idą w to, co właśnie ty powiedziałaś, czyli w parcie. Czyli zamiast aktywacji krocza i podciągnięcia jego do góry, idą jakby spychanie krocza w dół. Jest to bardzo... I tutaj właśnie już od razu przychodzi to, że warto się zbadać u terapeutki uroginekologicznej, żeby zobaczyć, czy właśnie my nie robimy sobie tym napięciem, które myślimy, że tworzymy, krzywdy, bo po prostu idziemy w parcie. To jest bardzo częste, bo wydaje nam się, że to właśnie o to chodzi, bo czujemy takie ciśnienie w kroczu i to nam jakby daje takie pozorne wrażenie, że my te mięśnie napinamy, a my niestety ich nie napinamy, tylko robimy sobie większą krzywdę niż nam się wydaje. Dokładnie. Ja pamiętam, jaki miałam, to było takie, wiesz, światłość spłynęła z góry, pamiętam i zrozumiałam, o nie,
czyli cały czas robiłam to źle, czyli to nie wygląda tak. Wiesz, dla mnie to było takie kwestionowanie z głowy na zasadzie, przecież jestem taka świadoma tej pracy, przecież jestem taka świadoma anatomii, że mi się wydaje, że to wszystko robię dobrze. Nie, to słuchajcie, widać albo przy badaniu... Ja mówię na to badanie dowcipne, czyli... Piękne określenie. Czyli badanie, kiedy terapeutka po prostu z palcami w pochwie jest w stanie wybadać, co się dzieje, no albo właśnie też poprzez na przykład przyłożenie głowicy USG, to po prostu wszystko widać. I pamiętam też moment, kiedy zeszłam z kozetki po całej terapii, no bo jednak to napięcie było bardzo duże. Stanęłam jak wryta i powiedziałam Oli, Ola, jak nigdy czuję uziemienie i to, że stoję na ziemi. Pamiętam ten efekt do teraz. Żadna asana właściwie chyba nie dała mi takiego uziemienia jak ten moment właśnie. I tutaj też dla mnie to jest na przykład niesamowicie istotne, aby uświadamiać, jak ważny jest dno miednicy, bo przecież to jest rejon centrum naszego ciała. Wszystko ich odchodzi, właściwie wszystkie czynności, które też w praktyce jogi wykonujemy, idziemy od rejonu dna miednicy, rejonu kości krzyżowej i o to po prostu warto zadbać. Słuchaj, czuję taki mały niedosyt, a może mogłoby to być istotne dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Czy mogłabyś trochę więcej powiedzieć o aspekcie psychosomatycznym, jeżeli chodzi o mięśnie dna miednicy? Dlaczego właśnie one tak dużo łapią? Jakby bardzo generalnie z osteopatycznego punktu widzenia nie byłabym sobą, gdybym trochę tutaj osteopatii nie przeplotła trochę w mojej wypowiedzi. I to jest wspaniałe. Jakby bardzo dużo pracujemy z psychosomatyką u pacjentek też. Gdzieś każdy pacjent generalnie jest psychosomatyczny. W szczególności kobiety, które dość długo zmagają się z jakimś bólem, dość długo jakby chodzą od specjalisty do specjalisty i się nic nie dzieje, nikt im nie potrafi pomóc. Generalnie sama miednica, samo krocze, czy nawet kość krzyżowa, jeżeli nawet nie badamy pacjentek od razu przez pochwę, żeby to stwierdzić, ale wystarczy, że badamy region kości krzyżowej, i to jest region, który bardzo dużo traum potrafi zbierać. Traum niekoniecznie naszych, traum przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To jest bardzo ciekawy aspekt, gdzie gdzieś drążą pacjentki, co się u ciebie emocjonalnie dzieje, czy coś się wydarzyło u ciebie emocjonalnie. One mówią, że nie, nic, ale na przykład matka miała w trakcie ciąży bardzo dużo stresu i to potrafi być przeniesione nawet przez tą drogę psychosomatyczną genetycznie na pacjentki. Takim najgorszym scenariuszem oczywiście, jeżeli chodzi o dno miednicy, jest wykorzystanie seksualne. Tutaj w tym aspekcie bardzo delikatnie się poruszamy. Jest to trauma, którą też trzeba uwolnić i trzeba nauczyć tą pacjentkę pracować z kroczem, żeby mogła jakby mieć normalne współżycie i tak dalej. Tutaj zawsze, jeżeli wkraczamy w tą część jej życia, to warto, żeby mieć pod ręką jakiegoś psychologa, do którego później tą pacjentkę odsyłamy, jeżeli ona nie jest w terapii. I bardzo fajnie, że dziewczyny chcą, że dziewczyny jakby są na tyle świadome, że chcą z tym pracować, już pomału wiedzą, do kogo się zwrócić o pomoc i tu nie wystarczy tylko czasami praca z psychologiem, ale musi być to bardziej interdyscyplinarne, żeby przepracować właśnie to, co jest psychicznie, ale to, co jest też fizycznie z pacjentkami. Się dzieje. No, czy też na przykład współżycie generalnie, niezadowolenie z współżycia, czy właśnie ten brak orgazmu, brak świadomości swojego krocza, to też dla pacjentek jest często dość dużym obciążeniem i jakby one szukają w sobie winy, a nie mają wielu rzeczy przepracowanych, więc jakby dno miednicy i generalnie miednica, jak kilka innych punktów oczywiście w ciele, na przykład serce, czy okolica osierdzia jest również takim miejscem, które lubi zbierać traumy, lubi nas gdzieś spiąć i ten klasyczny ból pod lewą łopatką, no nie bierze się znikąd. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe pole do pracy, jeżeli chodzi właśnie o psychosomatykę. Teraz mówisz sporo odnośnie tego, że to nasze psyche może spinać dno miednicy. Opowiedz mi, czy poprzez terapię, którą ty wykonujesz na tkankach, zauważasz takie uwolnienie emocjonalne, które dzieje się w trakcie terapii? Tak. Bo działa to, domyślam się, w dwie strony. Działa to w dwie strony. Nie zawsze jest to...
My szukamy punktu, w którym pacjentka tą traumę trzyma. I podczas pracy osteopatycznej bardzo często dochodzi do uwolnienia emocjonalnego. Niekoniecznie na kozetce, niekoniecznie w gabinecie. Ja jako osteopatka prawie już, jako terapeutka czuję, kiedy trafię w ten punkt, ponieważ no, jakby sczytujemy naszą palpacją informacje z układu nerwowego i widzimy, co się dzieje z pacjentką. I ja zawsze im mówię, słuchaj, jeżeli coś do ciebie przyjdzie, jeżeli przyjdzie do ciebie chęć płaczu, wykrzyczenia czegokolwiek po terapii, poddaj się temu, zrób to, uwolnij z siebie to, co ja w tobie ruszyłam, żebyś mogła pójść z terapią dalej. I dość często jest tak, że niby pacjentkę mamy wyrównaną, niby wszystko jest w porządku, niby jakby nic nie możemy u niej znaleźć, jakiegoś problemu czysto namacalnego w ciele, i od razu nam gdzieś to sugeruje to, że tutaj trzeba będzie popracować troszeczkę głębiej, głównie z psychiką. No i wtedy wchodzimy właśnie w tą psychosomatykę i staramy się uwolnić tą traumę. Ale zdarza mi się tak, że pacjentki po prostu mi pękają płaczem na leżance i jakby wylewa się z nich ten właśnie psychosomatyczny problem, czy to obciążenie psychiczne, które w sobie noszą. I ja jestem bardzo szczęśliwa. Dla mnie to jest niesamowity komplement ze strony ciała pacjenta i jej psychiki, że potrafiłam jej pomóc właśnie w tym trzymaniu tej traumy w sobie. Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, że właściwie nie, jeżeli zdarzy wam się coś takiego, to nie powinniście czuć się źle, tylko wręcz przeciwnie, czuć się wspaniale, że w przestrzeni bezpiecznej dla was to uwolnienie z osobą, która jest obok was, której możecie zaufać, której jest terapeutą, właśnie się, że te emocje właśnie się uwolniły. To jest trochę tak jak zrzucenie albo całego plecaka, albo wyjęcia chociaż paru kamieni z tego plecaka, żeby po prostu żyło nam się lżej. Aniu, powiedz jeszcze tak na koniec, gdybyśmy miały dać naszym słuchaczkom i słuchaczom jedno ćwiczenie, które od razu zmieniłoby ich i samopoczucie, ale także wpłynęłoby korzystnie na dno miednicy. Co to by mogło być? Zostawmy naszych słuchaczy z czymś przydatnym, praktycznym i czymś, co przede wszystkim da efekt. Da efekt na co dzień, w walce chociażby ze stresem. To jest moje ulubione ćwiczenie, jakie można zrobić, które zadaję absolutnie każdemu pacjentowi. Generalnie 80% moich pacjentów nie potrafi oddychać i oddychają tylko tyle, żeby przeżyć, więc jest to super ćwiczenie, żeby ruszyć jakkolwiek całe ciało. Połóżcie sobie ręce na dolnej linii żeber, czyli właśnie tak jak wam opisywałam, tam gdzie się żebra kończą, a zaczyna się wasz brzuch. Obojętnie czy siedzicie, czy stoicie, można zrobić na stojąco właśnie z tym dobrym uziemieniem, jeżeli chodzi o stopy. I wyobraźcie sobie, że na wdechu żebra pod waszymi rękami rozchodzą się na zewnątrz jak skrzydła. Nie pompujemy brzucha, nie robimy z brzucha balona, tylko kierujemy nasz oddech do dolnej linii żeber, ale nie tylko tam. Pozwólcie pójść temu wdechowi troszeczkę niżej do waszego krocza, gdzie poczuć powinniście takie rozluźnienie, takie rozpływanie się tego krocza, zupełne puszczenie jego. A na wydechu postarajcie się poczuć, co właściwie w tym kroczu czujecie. Nic nie napinajcie, pozwólcie żebrom opaść. Nic nie napinajcie, nic nie próbujcie sobie potęgować w tym wydechu, tylko spróbujcie najpierw poczuć, co właściwie podczas oddychania w waszym kroczu się dzieje. Ono na wdechu powinno się rozluźniać, a na wydechu powinniście poczuć lekki skurcz, lekkie podciągnięcie, tak jakby do wnętrza swojego ciała. Myślę, że to jest bardzo fajne ćwiczenie, a już jak policzymy sobie jeszcze tym trybem 4 sekundy wdech, 4 sekundy wydech i troszeczkę wprawimy w wibrację układ nerwowy, to jeszcze troszeczkę go wyciszymy, więc myślę, że dla wszystkich, którzy mają dużo stresu, będzie to fajne ćwiczenie. Wspaniale. Dziękuję ci bardzo i myślę, że nasze słuchaczki i słuchacze też bardzo, bardzo ci dziękują. To był taki bardzo merytoryczny, mnóstwo wiedzy w pigułce podcast. Także Aniu, jeszcze najważniejsza rzecz, gdzie ciebie można znaleźć? To już tak na koniec, bo przecież przyjmujesz i można się z tobą zobaczyć na żywo. Tak jest. Ja zapraszam wszystkich do Wrocławia. Przyjmuję we Wrocławiu w Systema Centrum Zdrowia. Także jeżeli byście chcieli poznać
troszeczkę swoje ciało albo znieść z siebie stres i traumy, to zapraszam serdecznie do siebie, do gabinetu. No, a na Instagramie gdzieś Cię można znaleźć? No tak, oczywiście. Ostało pomaga, Ania Dalszewska. Zupełnie zapomniałam, że jeszcze można do mnie napisać na Instagramie. Zawsze bardzo chętnie odpowiadam na wszystkie Wasze pytania, więc ale też zapraszam. Dzielisz się wiedzą, można tak tam jest. U Ciebie tak, znaleźć dużo ciekawostek. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam profil Ani. Serdecznie Was zapraszam i bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Jej, ja też dziękuję. Wszyscy dziękujemy. Możecie podziękować Ani, jeżeli ten podcast coś zmienił w Waszym postrzeganiu dna miednicy. Zostawcie Ani komentarz, zwłaszcza na YouTubie, bo tam można komentować. Myślę, że będzie jej bardzo, bardzo miło. Dziękujemy Ci serdecznie. Dziękuję również. Ściskam i do usłyszenia albo do zobaczenia we Wrocławiu. Zapraszam Buziaki. Do Wrocławia. Buziaki.